Witam. Ale tutaj cicho. Ale spokojnie, bo za chwilę zaczną w nas strzelać. Wszyscy się zlecą. O właśnie. Ten się nawet nie mógł... Znaczy, ten nawet nie musiał tutaj przychodzić, bo stał na dachu. Okej, coś tutaj jest. Widzę kolesia na wieżyczce i polecam go usunąć w pierwszej kolejności. Nie wiem, co on tam trzyma, chyba zwykły karabin. Aczkolwiek, no, wkurzający na pewno by był, gdybyśmy tam podeszli bliżej. Dobra. Habla, habla. Echmen, szechmen. Okej, może sami się wybiją, a może nie. W poprzednim odcinku często się sami wybijali, więc myślałem, że może teraz też tak będzie. No ale w co ja wierzę? Stary. Stary, zluzuj pośle... O, właśnie. Fajnie, że się zapaliłeś, tylko ja bym chciał tam wejść do środka i to nie za bardzo jest możliwe. Ale spokojnie, to za chwilę przestanie się palić. No szlak by was trafił. Jak nie szlak, to moja amunicja, nie? No coś... Jakoś trzeba to rozwiązać. Popuściłeś. Popuścił. Okej, to jest ta broń beczka, która w sumie moim zdaniem nie jest może aż taka fajna, bo jesteśmy tutaj w dość wąskich... O Jezu, jesteśmy tutaj w dość wąskich pomieszczeniach. Już mi lepiej. Co sprawia, że no niestety, ale sami możemy sobie świnie podłożyć, tak? Okej, to chyba muszę do tej głównej bazy wejść. Dobra, tam ktoś do mnie strzela, ale to jest nieistotne. Wejdę sobie tutaj i zapewne się rozpocznie ładowanie, będzie nowa plansza. Tak pamiętam. No, stary, właś tam. No co za... O, a może nie? A może tak? Dobra, jakieś kurde bunkry. Niebezpieczne, mroczne i złe. Tego mam mało. Dobra, może weźmiemy tę broń. No i czerwony arabski szejku, nie udało ci się. To będzie wspaniałe stulecie dla was. Tak się... Abdul i Ahmed. O, i kolejny Ahmed, o Jezu, i za barem. Oni słuchają dokładnie takiej samej muzyki jak ci Hindusi, to jest dziwne. O Jezu, nie tak miało być. Rozumiem, że impreza jest trochę gorąca, ale nie o to mi chodziło. No, ale trafiłem przynajmniej kogoś. A nie same zwłoki, tylko jakichś żywych ludzi. Telefon dzwoni. To chyba nie mój. A może mój? A spróbujemy odebrać. Mamy telefon przy sobie? Nie, to niestety nie da rady. Okej, skoro już... O, nawet Garego Colemana lubią widzieć. Takie ma, kurde, powodzenie multikulturalne. Tu nie. Kurde, żyć i umierać, same flipery. A, kopnąłem i się otworzyło. Jakiś polski produkt. Coś nie trafiał tymi granatami. O, teraz... O, teraz było perfekcyjnie, no. Ej, co mnie podpaliło? Co mnie podpaliło? Tu? Jezu, ja nie wiem gdzie iść. Jak ja uwielbiam takie labirynty, nie?
Ale te fajerwerki muszą się gdzieś tutaj znajdować, nie? Jest pierwszy dzień naszego życia. Gdzieś tu muszą być te fajerwerki. Tam chyba jeszcze uciekł. O właśnie, wiedziałem, że ty tu jesteś. Dostałeś po ryju. Okej. Mały składzik amunicji, bardzo przydatny. Wyrzutnia granatów, to jest to, co lubię. Jezus Maria! Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili! Już mi lepiej. Nie tak to miało wyglądać. Nie wiem w sumie, co wybuchło. Czy jakieś bomby mieli tu podłożone, czy coś, ale ja lepiej stąd spieprzam. Tak będzie dla mnie lepiej. Nie no, z bazuki. A możemy spróbować z granatnika w nich strzelić. Tylko gdzie ja tu mam teraz iść? Tu szedłem. Znaczy tu jest ten czerwony. Nie, tędy właśnie przyszedłem. To teraz tak. Dużo tych korytarzy tutaj jest. Ach, ta faja zdrowia nie służy mi. Może te drzwi? Moja babcia by przeszła te gry. Ja wiedziałem, że to jest zbyt oczywiste, żeby tak po prostu sobie przejść. No! Ile ty... To było dobre, nie powiem. Dalej granatnik, o, a to? Czym to się różni? Dobra, nie, rozwalmy ich normalnie. O właśnie, w taki sposób. Dobra, to było dość niekonwencjonalnie, ale i tak zadziałało. Za walkę z terroryzmem powinien dostać tutaj medal. Po prostu. Znowu sejwujesz. Stary, tu są poważnie trudne rzeczy, no. No dostałeś w głowę, powinieneś ginąć. Jakąś metalową płytkę zamiast mózgu mu wszczepili i... Ja się dziwię, że nie mogę tam wejść. Okej, no to teraz... no tak. Ty... Wiem, co myślisz. Ty, no... Wiesz co? Ja nawet nie lubię gier. Okej, przejdźmy w końcu dalej, bo... Nie sejwowałeś mnie. Sam sobie chciałem podłożyć granat. To jest właśnie zdradziecka broń. To jest zdradziecka broń. Dobra, napijmy się piwka. Ale piwo ma tutaj, kurde, zastrzyk energii dla nas. Piwo właśnie zazwyczaj daje energię, tak samo jest w Bioshocku. W Bioshocku są faje i alkohol. Alkohol jak weźmiesz, to masz życie ci idzie w górę wtedy, a jak weźmiesz faje, to idzie ci w dół, ale Adam ci rośnie, tak? A no, a alkohol obniża, tak? Tego Adama, więc no, coś za coś. Ale no ciekawe, ciekawa opcja. Przynajmniej twórcy wiedzą, jak to tak naprawdę jest, nie? No. Ty bądź cicho i teraz tak. Ja to bym musiał chyba jakoś tutaj przejść. I chyba nawet tak? Może? Może tędy? Wiedziałem, że to szkodliwe. Jak tu przejść? A dobra, tam są... Tam jest drabina. Jest drabina, dobra. Teraz cię zauważyłem. Idziemy po drabinie, trzymając w dwóch rękach karabin. Czyli w sumie standard w FPS-ach. Chociaż przecież ci talibowie, jak wchodzili po tych, po drabinie, to było widać, że... Skąd ty się tu wziąłeś? To było widać, że mieli normalną grafikę, tak? No my zapewne nie mamy. Z dwóch zdań, potrzebuję tego więcej.
A, nie ma tak piwko. Czerwoni Alladyni, proszę mnie... Proszę mnie nie napastować, proszę mnie nie nękać. Ktoś tu jest? No zakładam, że to się nie skończy dla mnie zbyt dobrze. To takie poniżające. Zrywam się stąd. Jestem przekonany, że to wyglądało logicznie. Że co? Co ty przed chwilą właśnie powiedziałeś? To jest jakiś zlepek losowych słów? Jezu, skąd was tutaj tyle? Tyle was wybiłem, a jeszcze... Jeszcze widzicie... Uwaga! Ilu ich tutaj jest? A, no dobra. Cofam to, co powiedziałem. O Boże, teraz będziemy walczyć z armią USA. Czy nie możemy po prostu usiąść przy herbatce i sobie wyjaśnić sprawy? Ja tutaj przyszedłem, żeby ich zabić. Nie jestem terrorystą, zresztą ja nawet tak nie wyglądam jak oni. A że ta gra jest rasistowska, to wiecie, ja... Oj. Że mówiąc, że nie wyglądam jak oni, znaczy nie mam brody ani turbanu. Znaczy nie, brodę mam, ale nie taką. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle, co ty. I weszliśmy tutaj, żeby wyjść, to jest po prostu genialne. Czy ja wziąłem w ogóle tę bombę? To znaczy, ja pamiętam, że się brało jakąś bombę, ale kurde, dlaczego jej tutaj nie ma? Jezu, jak ja dawno nie grałem w tę grę. I człowiekowi wtedy wszystko umyka. Zapomina. A! Ci czekają, aż łaskawie zejdę, a ja już jestem na dole, nie? A to, znaczy, to nie była pomyłka, to był celowy taki manewr taktyczny, żeby ich zmylić. To było wszystko, co wymyśleliście, że ja tak ten, że nie przemyślałem tego? Dobra, na razie jak widzę, nie ma żadnych innych przeciwników. Są tylko sami talibowie. Aczkolwiek to się zmieni, bo jeszcze jesteśmy tak naprawdę w samym centrum ich bazy. Tam ci nie zdążyli tam wejść. Nie, te faje sobie zostawię na ostateczne. Oj. Mhm. Tak stawiacie sytuację. Tam widzę, że... jak ja mam tu przejść? No stary! Daj sobie na luz. Aha, dobra, są schody. Wszystko się tu kurde rozpada. Jak w fabryce napalmu, tylko że tam z nikim nie walczyłem. No, ciekawe czym się różni ten czerwony od tych białych. W sensie, jakaś wyższa ranga? Ma latający dywan czy co? O ty chamie! To jest międzynarodowy język, nie? Który każdy zrozumie. Ty. Ojejku, to musiało boleć. To jest najlepszy tekst, kurde, nie? No, trochę amunicji zostało, więc się poczęstujemy. Nie za wiele, ale zawsze coś. Potrzebuję tego więcej. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zajmowała tyle, co ty. Gdzie ja poszedłem? Miłego dnia. Stary, chyba musicie tutaj jakąś ekipę remontową załatwić sobie, bo cieknie z rur, niestety. To nie jest fajne, naprawdę. Okej. Jest wyjście. I co, i gra się znowu będzie ładować? Jak wyjdę, czy może nie?
Nie! Jezus Maria. Ja stąd uciekam. Strzelają do mnie z wyrzutni granatów. Czy w sumie to nie wyrzutni granatów, tylko z bazuki. A najciekawsze jest to, że to naprawdę nie jest najtrudniejszy moment. Że dopiero armia amerykańska nam da popalić. I pamiętam, że zawsze miałem z tym problem. Z misją właśnie, która się działa w bazie amerykańskiej. Tak, to już wam tutaj zaspoilerowałem. Już wam zaspoilerowałem, że właśnie nas niestety złapią. Ale póki o tym nie wiemy, to możemy uciekać. Okej, tamta wieżyczka się pali, więc raczej wątpliwe, aby ktoś na niej stał. No chyba, że ktoś jest takim ryzykantem. Echmen, szechmen, kerkupyszkę. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale cóż. Gdzie ja mam iść? Gdzie jest wyjście? Tu? Okej. Tu jakby mnie nie było. To znaczy byłem, ale nie w tej chwili, nie o tej porze. Tu jest za spokojnie. A jeżeli jest za spokojnie... O właśnie, no. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, nie? Że... O. Chodzi z maczetą już głowę mi chce odcinać. Torebka z fast foodem, dobra. Jednego fast fooda mogę zużyć. A. No, no. Co to było? Znaczy, wiem co to było, ale cholera. To mi przypomina jeden filmik, który oglądałem. Ten. Normalnie kropka w kropkę to samo, że dwóch kolesi... już nie pamiętam od jakich terrorystów oni tam byli, ale i postanowili strzelić sobie z bazuki, tak? Z wyrzutni rakiet. Tylko że nie zauważyli, że ściana ma praktycznie no odległość od nich 2 metry, tak? Więc cóż mogę powiedzieć, no nie skończyło się to dla nich zbyt dobrze, ale no standardowo zakończyło się to znaną wszystkim formułką, czyli Allah Akbar zawsze... Ej! Arab z kosą, nie? To jest... No szlak... No i standardowo sam się zabił, nie? No, giń! Nie trafiłem w ciebie. No, wreszcie. Nie wiem w sumie, czym się różni ta od tej. Znaczy, wydaje mi się, że ta jest chyba... ma ten... mocniejsze pociski. O! Siekierka. Czy ja ją miałem? Nie wiem, ale możemy przetestować. Ojejku, to musiało boleć. No, zatwierdzam, jak zwykle. Dobrze, że to jest nierdzewne. No ta siekierka, no to już trochę zadzewiała, ale czy to ma znaczenie? Jezu! Ja myślałem, że to zwykły granat jest. A to niestety takie coś. No tak, standard. Dzień stracony, nie? Jeżeli by nie było kolesia z wyrzutnią rakiet. No. I muszę przyznać, że mimo wszystko ten moment jest o wiele łatwiejszy niż tamten. No jest przede wszystkim mniej tych talibów, tak? A już do tej US Army muszę się przygotować, tak? Bo no tak jak wspomniałem, mam z tym pewne problemy. Uwaga, walczący wrogowie! Otoczyliśmy waszą wstrętną oś zła. Poddajcie się. No, Ameryka taka dobra. A jeśli tak się stanie, to przez czysty przypadek. Na pewno. Mamy go! Nie ma dokąd pójść! Leżeć! Leżeć, a nie kucać.
natychmiast się zatrzymać. No przecież nie jestem talibem. Hej, to nie moja wina. No i tak niemiło nas potraktowali. Jako wrogi bojownik. Co za wstyd. Czy nie wiedzą, że mam ważną robotę marketingową do wykonania? No, na tym chyba możemy sobie dzisiaj zakończyć, aczkolwiek, no, trzeba w następnym odcinku jakoś wyjść z tej celi. Zastanówmy się, mam tylko to pudełko zapałek i łatwopalnego talibańskiego kumpla z celi. A kurde, tak ta gra trzyma za rączkę, nie? O Jezu, chcesz zapalić? A teraz umieram! Umieram! To ciekawe, bo normalnie żaden człowiek by się nie podpalił w taki sposób, nie? W tej grze. Okej. Okay. Oczywiście, tak jak mówiłem, kończymy. Ale to musiałem koniecznie zrobić, więc na razie i do następnego.